Cześć, tu Madzia, ze mną jest Aga. Jestem! I my gramy w Moving Out 2 i jesteśmy w Smaczkowie. Tak. Aga, zjadłeś pączka? Jednego. A ty? Ja 5. Czekaj, kartonowo, my tu byłyśmy? Ja nie wiem, ja nie pamiętam. Nie, no bo jest wykrzyknik, no to chyba tutaj możemy. Chodź. Tak. Zaraz sobie podjedziemy, zobaczymy. A jakiego jadłaś? Z czym jadłaś? Z wisienkami. A, tu jest wyjście, tak by the way. Ja zjadłam tylko jednego z różą i mi tak niezbyt smakował, ale nie, że na dzień, tylko ogólnie pączek i stwierdziłam, i nie zjadłam, bo miałam więcej pączków. Aha. Nie, ja miałam właśnie z jakąś marmoladą, tylko nie wiem, czy ona była różana, czy wieloowocowa, wieloowocowa bardziej. Aha. Co tutaj, no? Takie świeże pączusie... Właściciele tego piernikowego domu wyjechali na weekend i zostawili swoje nastoletnie dzieci samopas. Nazwali to imprezą roku, ale ich rodzice nazwali to kompletną ruiną i muszą się przeprowadzić. O Boże, a jaki rogalik? A jaki słodki, i oczy ma. I patrz, ciastek jest! Ciastek jest. No, dobra, mamy 13 kartonów i 6,30. Najlepszy czas, zobaczymy. Jeśli to czytasz, jesteś super. Paczek nam słodzą. No, dzisiaj coś za bardzo, nie? Mój przyjaciel Jaś kochałby to miejsce. Ja tam jego pozew zbiorowy... A jak tam jego pozew zbiorowy z Małgosią przeciwko czarownicy? O, chapnęli tyle kasy, że chyba mogliby kupić to miejsce. Dobra, zobaczmy, co tu targamy. Ej, ale tu nie mam wszystko to, co ma oczy. Patrz, ale tu trzeba rozwalać znowu. A pirożka? Czymś. Patrz, pirożka. Tak. Babiu, może rozwalamy najpierw. Już będziesz rozwalać. Patrz, no, widzisz te... No kulki te... będziesz rozwalać. Tak. Na czym? Tą kulką. Tak, bierzemy. O, tu masz kulku. O, bierzemy? Łap. No a co? No to już masz rozwalać. Trzymaj to. O, i tu. Patrz, ty. Ej. O Jezu. A tu widelec. Ja, kurde, nie widziałam tego. To chodź ten, stań tędy i machniemy. Nie, który... chodź. Co? A, bo tu są te, dobra. A to chodź, o tu do środka. Tak, no. Tam łyżki nie ma. O, i tą ścianę trzeba chyba, nie? O, tu. No, tak. O. I teraz drugą. No tu. Tam. O, tu. No. Dobra, o i tam chodź, bo tam jest filiżanka. No dobra, chodź. Czekaj. Co sama mam se machać? Zgubiłam. Dobra, sama se pomacham, widzę, że fajnie mi to wchodzi. Dobra, pomóż, będzie szybciej. Tu. Czekaj, o, filiżanka poszła, czekaj, tu jeszcze filiżankę. Dobra, zaraz ją łupniem, dawaj tu ścianę. No, a! No to ty się bloczysz tam, chodź. No czemu? Okej, złapiem tędy. No halo? Co jest nie tak? A to trzeba iść do... tak i może tak? Nie. O, poszła. Dobra, chodź jeszcze. Jeszcze okej, się zwróciłam. Tak, jeszcze ta filiżanka. Dalej jeszcze tu. I wróćmy tam, gdzie nie mogłyśmy. Dawaj to. A tu? A ten nasz raj przez ten płot? Nie. No właśnie. To zostawiamy na razie? Na razie dobra. Nie, bo tu jest coś... A dobra. Mówisz, że tego ciastka trzeba uwolnić? No. Chyba tak, dobra, to dawaj tak. Kochamy tam, tędy... O. Macie? O, mam. Jak fajnie łapeczki wyciągałam. O. No i co? No i ja mam czekoladę. Ja sobie poszłam. Dobra, zaraz przyjdę, ci pomogę. Później. I myślę, że to później, tak myślę. Bo to chyba tylko... A nie, jeszcze tu jest ściana, Madzia. Tam z drugiej strony. Ale to tam, na, żeby na skróty przejść i tyle. O. Okej, tutaj jeszcze coś zostało. A, to jest ta burówka. O! Co ty tam już się bawisz? Pierdo była. Znowu się fasolinę żarłaś? Chyba tak. Bigosu. Bigosu. O, kapusty kiszonej. Wtedy jakie przyjemności. No tak. Au! No nie. Chyba żort. Tak, nie to. 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 Czekoladka. Oj. Dobra, daję radę. O. Jak jedzie? No ja, zostaw mnie! Co tu jeszcze? O, tam. To. Kawałek torta, bierz, ja wezmę... Oto. Ty jesteś normalna tam? Czego ty się prygasz? Zaraz znowu w widelca wejdziesz i będziesz mieć. Tak. O! Dobra. Chodź, tu zostało. Tylko to? No, to do rozgrzmocenia. No, o, nie mogę złapać. O! Idę ze swojej strony. Której moja jest? Tej? No z prawej! A okno po co?
Chodź weźmiemy ten, albo tym rzucimy, albo co? Chodź tak. Niech on stoi przodem. Czekaj, no jak nie się chcę. Rzucało? A jak się rzucało? No właśnie, mi rzucanie nie działa, tylko nie pamiętam. Czekaj, zaraz zobaczę w sterowaniu. Ustawienia. Sterowanie, no chwytanie. Chwytanie, rzut. A czego mi pokazuje, że nie wie? No właśnie. Moja gra twierdzi, że ten. O! Patrz. Jak ty to zrobiłaś? Nie, no to na 5 minut zostawić! I co ona robi? Karuzelę zrobiłam! Karuzelę! Co pan się kręciło? Chyba mam uczulenie na przyprawy korzenne. Tak. Mam okruchy w butach! Najgorszy to jest żwir w butach. Nie wierzę. Dobra, za czas mamy. Mogłyśmy wszystko rozwalić, patrz. I skrzynię stylu gdzieś przegapiłam. Łe, nic nie zrobiłyśmy. No jak, przeprowadziłyśmy, wystarczy. Niech się nie przyzwyczajają. Oho. A damy radę tam dojechać? Zobaczymy. Jesteśmy tu? O! Dobra, następna przeprowadzka odbędzie się w ośmiokątnym magazynie. Właściciele zbudowali go, inspirując się plastrem miodu. Potem zdali sobie sprawę, że przebudują sześciokątów. 13, 8... Co to jest? Czemu mi się przypomniał? Pamiętasz taka mapa jak duch za nami ganią? Tak. No, no, no. To jakoś mi się teraz przypomniało, to dziwnie. Tak, pamiętam. Było śmiesznie. Bardzo. No, ginęło się trochę. Wchodzi dwóch pracowników, a wychodzi tylko jeden. Nie musimy wyjść razem, mam dziś jogę w siodle. Jogę z jazdą konną? Tak, dlatego nazywa się w siodle. Co to jest? Właśnie patrzę, jak to ma się odbywać. Może wiesz co, jak będziemy wchodzić do tych domków, to dopiero nam się pojawi, co tam jest. Albo po prostu sobie rozbijemy wejście, nie? I będziemy na losowo łapać. Dobra, tylko czekaj, bo ja tak patrzę. A gdzie mamy tu donieść? Nie wiem. No dobra, zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, dawaj to. No i co? No i co? No bujej. O. A czego to jeszcze się kręci? Co to jest? To na środku, co... O! Dobra, poszło. O! O! Kręcić się zaczęło, dobra. O Boże, nie! Czekaj, ja chcę... Żelka. Mam żelka. Nie mam? Macie, tu jeszcze trzeba otworzyć tam. Dobra, dalej. Ja chcę to wyciągnąć i zobaczyć, gdzie ja to mam donieść w ogóle. No wychodź. No już, już, wolę. No nie da chwili sobie posiedzieć spokojnie. Ej, czemu to się kręci? To się kręci, jak my to targamy, nie? Czekaj, który? O! O! O, tu jak rozniesłyśmy. Ale wjechałyśmy. No. Okej, okay, trzeba jeszcze raz się z rozpęda. No. Tu? Dziwna ta mapa. Dziwna, no. O! Dobra, to rozbite. Kolejne? O, gdzieś tu. O! O, tu mamy zatargać, widzisz? To trzeba było sobie same najpierw rozmiotać, o! Poszło. Dobra. O, patrz. Dobra, teraz ty sobie pomachaj. Dobra, ty rób karuzelę, bo ja już się nakaruluzowałam. Teraz ja będę targać tam, gdzie mamy się przeprowadzić. No tak, tylko to mi karuzela to taka średnia. No wcześniej ci samej też wyszła. Wiem. Mi przed chwilą wyszła. O, o! O, widzisz, jak chcesz, to umisz. Jak umisz. Moje filiżanki trzymają, o. Wszystko rozbite? Nie, jeszcze jedno tam masz. Jak, które? No tu. Tu? Tu. A tu? O, tu! Ej, chlu! Chyba w kakao wpadłaś. Weź mi pomóż to wytargać. Bo to się gapi i nie chce się targać. Już. O, o, dobra, mamy. Czy ty się znowu pyrgasz? Skaczę. Gdzie tu jeszcze? A, tu jest żelek. O. O. Aż dziwna ta mapa. No i pierdol. A to? A, dobra, to naokoło muszę przesunąć. Aga, chodź!
Chodź, bo tu ciężko. Ciężko. O, widzisz. Prygam. Nie wiem, następnym razem na granicy przychodzisz głodna. Tutaj jeszcze jedną tą ścianę mam do rozłupania. Trzeba kulkę zdobyć. Patrz. No targaj, targaj rogalika. O, mam. To też? No. O Boże. Tetrisy. O, no pchaj tam pchaj. O, i teraz do przodu. O. Ukradło mnie. Okej, tu. Dobra, czekaj, gdzie co jeszcze? Tutaj jeden został. I tutaj trzeba kulkę przytargać. O. Dobra. Jak ty to zatargała? Chodź, no! Wjeżdżamy! Ja mam problem, bo jestem inwalidą, mi jest trudno. O. O. Poszło. Tak jak mi kulek przeszkadza teraz. O, daj tędy tu. O. Już czemu? No patrz. O, poszło. Czekaj, przeskoczę. Ja będę ciągnąć, o. Co tu się dzieje? O. Ej, to chyba wsiął, to jest ostatni. Tak. Dobra, poszło. Jej! Fajowskie ruchy. Absolutnie, fantastycznie. Dobrze, że cukier pomaga na chorobę lokomocyjną. To była szalona przejażdżka. Mam zawroty głowy. A dokąd ono zawraca? Jedno hit. Moja do Nibelandii zapewne. A, czy tu ładnie? Cztery słodkie kubeczki. A nie wiedziałam, że te kubeczki można. Można było jeszcze aż poniszczyć bez tej kuli całej. A niby jak? Wiedziałam, że łapiesz i rzucasz nimi o ścianę. A to co? Oho. Co za agenci? Z to kosmosu. To? Znaleźliśmy krasnala, możemy naprawić portal. Technicznie rzecz biorąc, jesteśmy krasnalami technicznymi, ale w pojedynkę tego nie naprawię. Międzynarodowy regulamin krasnali mówi, że każdą pracę musi wykonać tuzin krasnali. No dobra, mogę zadać pytanie? Nie, regulamin mówi też, że przysługuje nam 5 minut przerwy co 5 minut. Przysługiwała mi jedna 5 minut temu, więc technicznie rzecz biorąc, mam teraz przerwę. Sorki. Musimy też stworzyć sobie taki regulamin. Działamy dalej, musimy odzyskać szefa. 5 minut co 5 minut? Na to wychodzi, czekaj, ja tutaj... A, to kolejny portal, patrz, jest. Bo my mamy... Czekaj, jeden portal jest tu do Smaczkowa. Jeden jest tutaj. Tu nie byliśmy jeszcze. Znowu średnie. I teraz tutaj ten się odpalił, o. A rzeczywiście. No dobra, to idziemy tu. Wow. O Boże. Kartonopolis. Jaka nazwa. Witamy w przyszłości w Kartonopolis. To bardzo alternatywna rzeczywistość, w której reality show i media społecznościowe nigdy nie powstały. Wiem, ciężko w to uwierzyć. W każdym razie nazywam się Elektroszef. Super wydajny szef z przyszłości. Co sprawia, że jesteś taki wydajny? W sumie to nie jestem nie wiadomo jak wydajny, ale mam te fajne okulary, które wyglądają kosmicznie i elegancko. No, całkiem fajnie. Pomóżcie mi w kilku futurystycznych przeprowadzkach, a pokażę wam, gdzie znajdziecie więcej fragmentów portalu. Co sprawia, że są futurystyczne? A, są takie błyszczące? Niektóre mają migające światełka? Czadowo! Czadowo! O raju, więc to jest przyszłość? Jak to się stało, że nie ma latających samochodów i lewitujących deskorolek? To było w powrocie do... Nie, jak to możliwe, że twoje słowa prawie zawsze stanowią problem prawny? To chyba wrodzona błyskotliwość. Chodź, musimy znaleźć więcej kawałków portalu. Szef nas potrzebuje. Dobra. Czekaj, tu jest wyjście, ale... Oho. To ja już zepsułam. No tak. No tak, dzięki. Wróć później, gdy będziesz mieć wyższy poziom farta, czyli nas tutaj nie chcą. Do widzenia. Mamy dopiero drugi, czekaj, to... Idziemy stąd. Jadę tu. Będzie pięknie jeździsz. No zobaczę, tu nie ma napisane, który to jest poziom farta. Dobra, wsiowo średnie zobaczymy. Oho. Też chyba nas nie chcą, bo to jest poziom trzeci. No chyba żur. Musimy wrócić do Smaczkowa. Były pączki, trzeba się trzymać. Pozdrowienia pracownicy, jestem czaroszefem.
Nazywasz się Czaroszew, bo masz na sobie kapelusz czarodzieja? Nie, to znaczy tak, cicho. Rujnujesz moje wielkie wejście. Okej, okay, sorki. Oto wsiowo średnie, gdzie używają najdziksze fantazje, ale tylko takie dozwolone od lat 6. Moja największa fantazja jest noszenie mebli. A wcześniej była nią partyjka minigolfa z elfem. A, tak, to też, że byłoby całkiem fajne. Skupcie się, pracownicy. Jeśli pomożecie mi w przeprowadzkach, to mogę wam odszukać krasnale techniczne, abyście mogli naprawić portal. A co z elfami koszykówkowymi? One nie grają w koszykówkę. Interesuje nas LMA, a teraz do roboty. Oho! O, a te też tu chyba. Ciekawe, czy jest tu prawdziwy smok. Ale ja chciałam ale podjechać. No dobra, ale tutaj widzisz, o, Tomasz. O. Oho! To tutaj wolno. Pierwsze zadanie dotyczy wieży należącej do naszego najpotężniejszego czarodzieja. To jego osobista biblioteka łamane przez męski azyl. Rozbił sporych rozmiarów stolik, oczu traszki i nie może pozbyć się zapachu, więc przenosi się do ładnego mieszkania z 3 sypialniami. 13 rzeczków. Ej, to tak mało. A tam będzie smok? Który będzie siajał ogniem? Tak. Rachunek za samą paszę dla tej fosy musi być ogromny. Żółwie jedzą non-stop. Jestem prawie pewien, że potrafi zmieniać kamienie w diamenty, więc jeśli dobrze sobie poradzimy, to zarobimy fortunę. Takie żółwie. Fajne są. Jeśli jest prawdziwym czarodziejem, to czy nie może po prostu przemagikować swoich rzeczy do nowego mieszkania? Jeśli na to wpadnie, nie dostaniemy już żadnej pracy w tym świecie. Dobra, tu targamy, tędy przechodzimy. Czy my znowu będziemy kulkować te? Może po tych żółwiach trzeba skakać też? Nie, bez sensu. No zaraz zobaczymy, chodź. Gotowi. Oto. O. Jak, no jak to weźmiesz? A, widzisz. Roztworzyłaś, zrobiłeś magię. Aha. O, widzisz? Dobra, co bierzemy? O. Weź tam pokręć. Którym się kręci? Tym na środku. Tym na środku. No tym. No weź to mi, oto i mi przekręć w drugą stronę. W drugą. Drugą. Jeszcze trochę. Jeszcze. Dobra, i stój, czekaj, ja to przetarabanie tu na środek. Jeszcze, bo nie, się nie mieszczę, Małgoniu. Dobra, kręć teraz tamtę mańkę. No oddaj tamto. Nie, 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 teraz stój, stój. Ty teraz idziesz. Właś tam. O tu, właś tam, gdzie ja byłam. I te dwie rzeczki mi przetargać na środek. A, dobra. Oko się na ciebie patrzy. Nie oko? No na środku, widzisz? O. A. W każdym pokoju jest oko, które się patrzy. O, proszę bardzo. Dobra, teraz mnie wpuść tu. O. A teraz chodź i swoje rzeczy targaj. No musisz sama się przetargać, bo ja ci chcę pomóc z drugą rzeczką. Nie łup okien. Ej, ja się nie pomieszczę. No co, ja ci poradzę. To przesuń najpierw. A ty tam nie zblokowała? Może. No może, może. Ale tak gdzie? Tu. No, idź stąd. O. O, patrz. Dobra, idź kolejny pokój, łupaj. Dobra, biorę to. Masz, ja ci pokażę, co tam masz wsadzić na środek i sobie damy radę. Dobra, nie, i no i teraz... Nie, no bo trzeba ciebie... Dalej to trzeba będzie cię obrócić. Chodź tu, do środka. Dobra. Drugą mańkę. O, to? Tu, tak w tą, o. Dawaj to. Ja też chcę. Ci wypchały. No nam pilno. Dobra, ty zostań. Tu. No dobra, idź tam dalej, kręć. Kręcę ci. Kręć, dobra, mam. Proszę. No, podkręć jeszcze atmosferę, o. O, atmosferę podkręć. Dobra, jedziemy. Dobra, kręć się dalej. Dobra, idę tu. No co tam w środku zostało? Co ty tam już nawsadzała? No takie... Dobra, targaj, baw się. Dobra, mam. No, weź jeszcze tam pokręć trochę. Czekaj na mnie, czekaj na mnie. O, mam. O, jakiego ty masz... Gargulca. No, gargulca takiego. O, proszę. Dziękuję. No, a to... A, masz swojego rycerza. Tak. Idę po resztę. O, jeszcze to. Tam już zostało... Ej, tu jeszcze jakiś gargulec, tu. No tego też trzeba będzie zabrać, no. Czekaj, jak ja troszkę sobie... Ej. Weź tam w drugą mańkę trochę.
I stój. O! Już. Cofnęłam, poszłam dalej. Ale kwichała. Ja już ci pomagam tam trochę. O. No, teraz sobie sama już poradź, bo ja muszę gargulca drugiego jest wziąć. Jest bardzo ciężko. No jak trzymasz? O, mam. Było nie trzymać, tylko się kręcić. To jeszcze? Gdzie? O, no tam zostawiłeś tego gargulca. Ja bym chętnie się przyjechała na żółwie. A to idź na tego żółwia, a to daj i sobie wezmę. To daj, co wezmę? No jeszcze. Okej, a ja też chcę zostać. Nie wkładaj, jeszcze nie wkładaj. Nie? Ja zapsuję. No i zepsułaś. I nie będziesz jeździła na żółwiu. No nie, Madzia, no bo mi się zakręciło. Może nie jestem czarodziejem, tak. Ale to było całkiem magiczne. Musimy nauczyć się paru zaklęć. Tak, na przykład zaklęcie, dzięki któremu wyrośnie mi 11 rąk do przenoszenia rzeczy. Czemu 11? 10 do przeprowadzek i 1 do trzymania filiżanki herbaty. Całkiem niezły pomysł. Ej, no w sumie racja. Zaraz zobaczymy, jakie popryczniaki tu były. O, dostarcz najpierw gargulce. Obracaj się tylko w prawo, aktywuj wszystkie żółwie na raz. Widzisz, trzeba uwazić do tego żółwia. Aha. By się rycerza z kosmosu zachciało. Na białym, chciałam powiedzieć, na białym rycerzu przyjechał. Tak. Koń na białym rycerzu, no tak, no, no to ma na sens. Na białym rycerzu był koń. Jest taka piosenka, wiesz o tym? Tak? No. Nie słyszałam. Czekaj. Tak, to był koń na białym rycerzu był koń. Tylko nie pamiętam, czyje to było. Aha. Ale było coś takiego. Ale skończymy nagranie, to ci znajdę. Aha. Czarodziej będzie właścicielem tej biblioteki, próbował ją uporządkować i użył niewłaściwego zaklęcia. Nie mógł po prostu użyć klasyfikacji dziesiętnej Dewey'a? Mógł, ale czarodzieje jeszcze nie przeszli na system metryczny. Pomóżcie mu się przeprowadzić, a może rzuci nam kilka dukatów? O, 19 masz, teraz się natargasz. I najpierw skacz na żółwie, jak będą, albo na inne godziny. Dobra. O, szkoda, że nie mam księgi zaklęć. A może by księga przekleństw? Mam tu słownik wulgaryzmów. Ach, ja bym też niezły napisała. Są tu jakieś gadziny? Nie ma gadziny dla ciebie. Na środek mamy wszystko. A coś tu łazi chyba? Dzieci, co łazi? A słyszałam, a nie, to my? Może wszy. 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 A gdzie wszy? Gdzie szły? O, to, dawaj. No, złap się. Tu. No halo. Tu. Targasz tam se coś? To se targaj. Ja idę tu se potargam. I dobra, gdzie się pchasz? Szkoda, że nie możemy tego, wiesz, przesunąć sobie, nie? O, popnij mnie, popnij. O, dobra książka, dobra. Klepnij mnie, klepnij. Jak ja to zawsze mówię, drap mocniej, drap mocniej. Dobra, lustro jakieś mam. Pobijam lustro! O! Będzie 7 lat nieszczęścia! Czuję mam wrażenie, że im więcej rzeczy targam, to szybciej się kręci. Nie! O! Zamknęli mnie! No halo, kiedy to się otworzy? O! Jak się nie będziesz tego spodziewać. To wzięła zbite lustro, Madzia? Nie, to jest całe, jeszcze tego nie pobiłam. Ale ja pobiłam. Dzięki! Otwórz się, bo ja tam chciałam na świat. Tędy sobie przyjdę na ten świat. O, thank you. O, czekaj, harfę wezmę. Ej, znowu się zamkło. O. Dobra, będzie się otwierać. Ty, patrz, jakie tam są te krzesła. No stolik też zabierasz. Nie wiem, czy masz taką świadomość. Bo to osobna wsiąść to razem. Czekaj, też idę o ciebie. Halo. O, dzień dobry. Muszę przyznać, że całkiem ładnie, sprawnie tu idzie. Tak. A ja ci tam pomogę. Ja za stół, bo tam jedzenie. A lodówki nie ma. Lodówki, kebaborni. Ej, kebaba bym zjadł. Ja dzisiaj się zastanawiałam, czy na śniadanku sobie kebaba nie wziąć, ale... Miałam pieczoną szyneczkę. Jak jakby się zamknie... Zabiło mnie! Czemu? No bo się zamknęło na ja mnie. Patrz, ja jestem. A jak ty tam wlazła?
Wiesz, że ja cię nie będę wyciągać? Chyba no spadłam. Właśnie. No dobre ci to wyszło, tutaj jeszcze jedna rzecz została. Idź co, po tą rzecz, ja sobie grzyba zabieram. Gdzie ty leziesz? No bo... No tu o. Masz książkę, sobie weź pamiętniczek. O, sobie grzyba zabrałam. No halo! Pięknie. O! Ta-da! Mamy trzeci poziom farta! Jej! Fajowskie duchy. Wiesz, że dzięki... wiesz, że książki kucharskie to tak naprawdę księgi magii? Zwłaszcza w przypadku potraw wymagających dodania magii! A drewniane łyżki to po prostu różdżki z łyżką na końcu. Abrakadabra, makaron z serem. Wolisz makaron z serem czy mac and cheese? Co? Bo makaron z serem to jest kluski z twarogiem. A mac and cheese to są kluski z takim sosem serowym. A to nie, to pierwsze. Patrz, tam był wąż. Chciałeś godzinę. Mówiłam, że coś na pewno jest. To? Zmiażdż harfę? Dlaczego? A dlaczego nie? Jaką harfę? Ale to ja targałam jedną. I nie smuć żadnego lustra, Madzia. No jedno słucham ja, drugie ty, więc jest porówno. Tak. Nie rzucaj na mnie. Domek na drzewie. Pa, 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 pa. Czy ja to mogę... Ja mogę to jajko rozjechać? Ja chcę. O, patrzcie na to. Jo! O, jajko. Mamy jajko sadzone. Znaczy, sorry, jajko. No, jajecznica to też może... Tutaj... A, dobra, już wiem, co to jest. Ale jaką wolisz jajecznicę na przykład, albo jajko sadzone? Takie bardzo ścięte, czy takie mniej? Jajecznicę ścięte, a jajko sadzone pływające. Ale co znalazłyśmy? Tak. Ja takie na pół. Ale śmieszne! Ale śmieszne! Tak, a w następnym odcinku się będzie przybierać. Czy już zostajesz tą chmurką? Nie wiem, może się przebiorę. Zaskoczę cię. Dobrze. Czekaj, jeszcze patrzę, co ja tu mogę rozjechać. Beczka. Kto wygra? O, o! Tu ósmy. O, a tam jak? Ja tam na górę chcę, czekaj. Oj, spadaj, przestań na stół. Popędzać. Czekaj, patrzę, czy tędy gdzieś da radę tam na górę się dostać. Chyba nie, chyba jeszcze jakoś naokoło trzeba. A tam na górze jest taka rzeczka do zebrania. O, ja raz ja to jajko jeszcze przyjadę. Czekaj, ja tędy. To strusiowe jajko, takie duże. Dobra, tam nam się później mosty porobią i wtedy będę mogła się chyba dostać, wiesz? No możliwe. Dobra, skoro on nas chce pouczać, to my kończymy ten odcinek. W kolejnym będziemy dalej sobie tutaj kontynuować, albo do Smaczkowa pójdziemy, zobaczymy. Tutaj jeszcze w sumie mamy i tu, i tam gdzieś drzewko było i jeszcze coś tam było. No, dobrze, kończymy. Mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ze mną była Aga. Dom. Tak więc trzymajcie się, no i cześć. Pa, pa.